Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Mamy 1 czerwiec, pogodny, ciepły dzień, ale dzisiaj oprócz Dnia Dziecka również są zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Otóż weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, zmieniająca uprawnienia pieszych na przejściach dla pieszych, ale i nie tylko. O tym właśnie porozmawiam dzisiaj z moim gościem, bo jest przy mnie pan Andrzej Kryścio, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Suwalskiej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Panie naczelniku, dzisiaj, tak jak wspomniałem, weszło w życie zmiana przepisów prawa ruchu drogowym, ustawy. Jakie to zmiany, czego dotyczą? Od 1 czerwca nastąpiła zmiana przepisów ruchu drogowego, Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo związane z ruchem drogowym, nastąpiła tutaj pewna zmiana dotycząca osób pieszych. Osoba piesza, która zbliża się do przejścia dla pieszych, ma oczywiście bezwzględne pierwszeństwo, jak również będąca na tym przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przejścia przez drogę. Oczywiście kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, wyhamować pojazd, zatrzymać ten pojazd i umożliwić przejście dla takiej osoby. Też należy tutaj uwzględnić obowiązek osób pieszych, że podczas przechodzenia powinna ta osoba mieć pełną świadomość, co się dzieje na tym przejściu, nie używać telefonu komórkowego, jak też innych urządzeń, które rozpraszają jej uwagę. Przepisy mówią o urządzeniach rozpraszających uwagę. Oczywiście bezdyskusyjną jest faktem korzystanie z telefonów komórkowych na przykład na przejściu, patrzenie się w nie, czy odczytywanie SMS-a, odpisywanie na SMS-a. Ale oczywiście są jeszcze inne urządzenia, typu na przykład słuchawki. Czy takie urządzenie również jest brane pod uwagę jako rozpraszające uwagę? Przepis nie sprecyzował dokładnie, powiedzmy, takiego urządzenia jak słuchawki, ale wiadomo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, trzeba też dla osoby pieszej też uprzedzić, że ma zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez przejście. Wiadomo, ma mieć koncentrację i widzieć, co się naokoło takiej osoby dzieje. Bo oprócz doznań wzrokowych jeszcze oczywiście jest słuch, który właśnie też powinien być wytężony w momencie przechodzenia przez pasy. Dokładnie, dokładnie. I szanowni Państwo, też to, że przepisy się zmieniły i dają dodatkowe uprawnienia pieszym, nie oznacza to, że pieszy ma absolutnie bezwzględnie przekraczać, może wtargnąć, że tak powiem, na przejście dla pieszych. Bo przepisy mówią, że też właśnie nie wolno bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Tak. Wcześniej przepisy to określały, że nie można bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, z tym, że w tej chwili kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek, aby zachować szczególną ostrożność i ma po prostu wyhamować ten pojazd, umożliwić dla takiej osoby, która zbliża się do przejścia dla pieszych, udostępnić to właśnie przejście. Oprócz tych uprawnień, które piesi nabyli właśnie dzisiaj, jeszcze jedne kwestie podniesiemy dzisiaj. Otóż prędkość w obszarze zabudowanym w porze nocnej. Od 1 czerwca właśnie również zmienia się przepis dotyczący
dopuszczalnej prędkości. Wcześniej było, iż od 23 do 5 rano była prędkość 60 km na godzinę w terenie zabudowanym. W tej chwili zmienia się ten przepis, jest całą dobę prędkość 50 km na godzinę. Oczywiście, jeżeli znak określający podwyższenie prędkości jest umieszczony w określonym odcinku w terenie zabudowanym, jedziemy zgodnie ze znakiem, czyli znakiem B33 zwiększającym prędkość. Czy to jest 70, czy to jest 60, czy to jest 80 km na godzinę. Także podsumowując tę kwestię, wcześniej w nocy, gdy jechaliśmy 104 na przykład na godzinę, mogliśmy liczyć co najwyżej na mandat. W tej chwili? W tej chwili, no wiadomo, trzeba liczyć się z zatrzymaniem uprawnień. Jest to przekroczenie o 50 km na godzinę, dlatego no, trzeba liczyć się z zatrzymaniem prawojazdu. Na 3 miesiące, z tego co pamiętam. I jeszcze jedna kwestia się zmieniła, otóż poruszanie się po drogach szybkiego ruchu oraz autostradach. Cóż się zmieniło? W tej chwili od 1 czerwca również wszedł przepis dotyczący bezpiecznej odległości, bezpiecznego poruszania się na autostradach i drogach ekspresowych. Chodzi tutaj o odległość, jaką powinien zachować kierujący, który ma przed sobą pojazd i pojazd poprzedzający. Jeżeli zbliża się do takiego pojazdu z mniejszą odległością, jak prowadzi pojazd, no jest tutaj też również, popełnia wykroczenie. Jeżeli kierujący prowadzi pojazd na drodze ekspresowej, przykładowo z prędkością 120 km na godzinę, powinien zachować odległość minimum 60 metrów od pojazdu poprzedzającego. Również to dotyczy autostrad. Jeżeli kierujący porusza się z prędkością dopuszczalną 140 km na godzinę, też powinien zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego, czyli 70 metrów od pojazdu, który przed nim porusza się. W tym samym kierunku oczywiście. Czyli dla łatwego zrozumienia i obliczenia tego, połowa prędkości, z jaką się poruszamy, musimy mieć auto przed sobą. Tak, połowa prędkości powinna być zachowana pomiędzy pojazdem poprzedzającym. Przynajmniej połowa. Panie naczelniku, jeszcze może powiemy widzom, kierowcom, jakie kary grożą za nieustąpienie właśnie pierwszeństwa pieszym będącym na przejściu dla pieszych. Jeżeli nie ustąpimy pierwszeństwa dla osoby pieszej, która znajduje się na przejściu dla pieszych, jest to mandat według taryfikatora 350 zł. Jeżeli poruszamy się pojazdem i nie zastosujemy się do zatrzymania się swego pojazdu przed przejściem dla pieszym, gdzie przechodzi kierujący i pojazd, powiedzmy, jadący z naprzeciwka, czy w tym samym kierunku zatrzymał się w celu ułatwienia przejścia dla osoby pieszej, jest mandat w wysokości 500 zł. I to jest jedno z tego, co wiem, na najgorszych przewinień, właśnie kiedy wyprzedzamy na przykład auto, które ustąpiło pierwszeństwa pieszym, pozwoliło przejść, a my drugim pasem wyprzedzamy. To jest równie ciężkie jak przejazd na czerwonym świetle. Dokładnie, dokładnie. Dlatego apeluję o uwagę, roztropność i proszę Państwa o stosowanie się do przepisów kodeksu ruchu drogowego. Podsumowując, Szanowni Państwo, generalnie przepisy aż tak mocno się może nie zmieniły dotyczące pieszych, bo zawsze trzeba było mieć wzmożoną czujność, zbliżając się do przejścia dla pieszych, z taką prędkością jadąc, żeby w każdej chwili można było się zatrzymać. Teraz te przepisy może bardziej zostały sprecyzowane. No ale też uwaga do pieszych, którzy nie mają prawa jazdy, nie poruszały się nigdy pojazdami. Pamiętajmy o tym, że ten samochód nie zatrzyma się w miejscu. Gdy ma już jakąś prędkość, potrzebuje iluś tam metrów, aby wyhamować do zera. Także nie wchodźmy bezpośrednio przed samochód, mimo że mamy, powiedzmy, to pierwszeństwo, bo co nam z tego pierwszeństwa, kiedy możemy sobie nasze żale wykrzyczeć też gdzieś tam z góry, prawda? Także, Szanowni Państwo, ja dziękuję Panie Naczelniku za rozmowę dzisiaj. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Widzimy się za tydzień. Za tydzień niestety dopiero druga część będzie wyemitowana programu, który tydzień temu zaczęliśmy, czyli jak dbać o klimatyzację przez cały sezon. Ja dziękuję dzisiaj Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.